przyjaciele, kiedy 21 lat temu po raz pierwszy przechodziłem przez bramę tego uniwersytetu, wbite we mnie było taki system prawa, że jeśli przestrzegam 10 przykazań, jeśli staram się być dobry, jeśli nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę, to Bóg kiedyś posadzi mnie na swoim świętym kolanie i powie: Michałku, wszystko z tobą okej. 90% uczynków jest dobrych, 10% złych, ale bilans masz dodatni, idziesz do nieba, pamiętałeś o moich przykazaniach. Przyjaciele, ale kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy w wierze odpowiedziałem i podjąłem decyzję na słowa Ewangelii, które słyszałem, ja dowiedziałem się, że 10 przekazań dzisiaj nie obowiązuje. 10 przykazań, jeśli żyjesz według 10 przykazań, to mam dla ciebie taką nowinę, że nic ci to nie pomoże. Nic ci to nie pomoże. Przykazania zostały przekazane ludziom w Starym Przymierzu. Po co? Po to, aby uświadomili sobie, że potrzebują Boga, że są od Niego niezależni. Bo w tym największym kodeksie, w tym kodeksie z nieba było napisane, a nie było tam 10 przykazań, tylko łącznie 619, że jeśli ktokolwiek uchyli w jednym, jest winien wszystkiego. Rozumiecie? I następnie Jezus Chrystus, Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, schodzi w ciele na ziemię i kończy czas 10 przykazań. On, jedyny bez grzechu, z wyboru, idzie na krzyż, podejmuje decyzję, żeby ci uratować i spada na Niego wszelka konsekwencja grzechu. Rozumiesz? Dzisiaj zbawienie nie jest przez 10 przykazań. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. To jest Boży dar dla ludzkości. Boży dar dla człowieka. Ale musisz podjąć decyzję. Musisz w to uwierzyć. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Musisz uwierzyć w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który 2000 lat temu zszedł na ziemię w ciele człowieka, aby cię uratować. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz, że podejmiesz decyzję, wezwiesz nad swoim życiem Jego imienia i będziesz zbawiony. Całe dzieło krzyża, cała wymiana krzyżowa zacznie być twoim udziałem. Przyjaciele, to jest bardzo proste. Bóg tak pokochał świat. Tak, to znaczy w ten sposób, że 2000 lat temu dał swojego Syna, czyli sam zszedł na ziemię w ciele, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Poza Chrystusem nie dostaniesz się do Boga. Nie obejdziesz Chrystusa swoimi dobrymi uczynkami, dobrymi zamiarami. Nie obejdziesz Jezusa. On powiedział: ja jestem drzwiami do Ojca, jedynymi drzwiami. Jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie możesz sobie powiedzieć: Jezus, to nie, to za dużo. Jestem dobry, wszystko ze mną okej, pójdę do nieba. Nie ma szans. Od 2000 lat rozwiązanie jest zero-jedynkowe. Albo odpowiadasz na życie, które płynie z dzieła krzyża. Wzywasz na Niego nad swoim życiem imienia Jezus. Wierzysz, że On jest Bogiem i dostępujesz pojednania z Bogiem, który jest tylko w Chrystusie Jezusie. Bo Bóg świat ze sobą pojednał w Chrystusie Jezusie. Jeśli ktoś jest poza Chrystusem, nie jest pojednany z Bogiem. Przyjaciele, wielu z was tutaj to intelektualiści, ale dla was też nie ma innej drogi. Tak jak ja kiedyś, musisz się opamiętać i zacząć wierzyć Ewangelii. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Nie ma inaczej. Nie zasłużysz sobie. Nic więcej nie zrobisz, nie dołożysz, nie obejdziesz tego. Słowo Boże mówi dziś, kiedy głos Jego słyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Dzisiaj dla ciebie jest dzień zbawienia. Dzisiaj. Albo odpowiadasz wiarą, albo przechodzisz mimo. I to też jest decyzja. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, jeśli chcecie doświadczyć Boga mocy, Boga cudów dzisiaj, jeśli potrzebujecie uzdrowienia czy uwolnienia, zapraszamy. Amen.
zadzwonię na policję, bo zostanie to nagrane.